Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmie będziemy sobie robić czat make-up, bo wiem, że tego typu filmy uwielbiacie najbardziej i o nie mnie prosicie, więc staram się przychodzić z coraz większą ilością właśnie tego typu tutoriali, a nie takich, wiecie, bez głosu, chociaż nie obiecuję, że nie będą one się też pojawiały, bo wiem, że też są zwolenniczki tego typu filmów z podkładem muzycznym, więc po prostu postaram się miksować te rodzaje filmów dla Was. W każdym razie dzisiaj chciałam zrobić coś troszeczkę kolorowego, w ogóle wyglądam strasznie dziwnie, dlatego że jak widzicie mam rzęsy jeden do jednego zrobione i tak dziwnie się czuję, po prostu dziko, nie mając żadnego innego makijażu na twarzy i takie intensywne rzęsy, więc za chwilę sobie wykonałam makijaż i prosicie mnie o jakieś makijaże z takimi, z kolorami, ale jednocześnie, żeby one były stonowane, nie takie papuzie, więc dzisiaj wpadła mi w ręce, tak praktycznie losowałam sobie z moich paletek Slika i wpadła mi w ręce paletka Oh So Special i właśnie z tej paletki chciałabym zrobić taki makijaż trochę w różach, więc mam nadzieję, że taki makijaż będzie Wam się również podobał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu, więc zaczynamy. Ja jak zwykle zacznę sobie od przygotowania skóry, czyli na początek baza L'Oreal Revitalift Magic Blur i nakładam ją tutaj, gdzie po prostu się świecę i mam takie widoczne pory, czyli tutaj pod oczami, w tym takim jakby trójkącie wokół nosa i na nosie. Drobinkę na podbródku i tutaj na środku czoła, gdzie mam już takie delikatne zmarszczki, tak mam. W ogóle mam straszne cienie pod oczami, jestem chyba odwodniona, staram się po prostu teraz trochę więcej pić wody, bo ja wiem, że mało jej piję, no ale mam nadzieję, że troszeczkę mi to przejdzie. I następnie, żeby ta twarz była taka troszeczkę bardziej rozświetlona i dziewczęca, taka wiecie, glowing, użyję sobie bazy z L'Oreal również, L'Homme Magique Primer, czyli tej takiej bazy mocno rozświetlającej. Właśnie dlatego użyłam tylko odrobinkę tamtej bazy, bo tą będę nakładać tak bardziej, wiecie, na całą twarz, żeby ją rozświetlić. Uwielbiam tą bazę właśnie, ona jest niesamowita do rozświetlania. I użyję sobie podkładu Pierre René Advanced Lift. On jest w odcieniu Champagne i jest odrobinkę, mi się wydaje, że za jasny dla mnie. Ale jak go wblenduję, to nie ma takiego mocnego tego efektu. No i później oczywiście brązerem sobie troszeczkę to wszystko stonujemy, żeby nie było aż tak mega jasno. Ostatnio mieszam sobie bardzo często podkłady, po prostu ciemniejszy z jaśniejszym odcieniem, bo mam bardzo dużo właśnie takich dosyć jasnych odcieni, które są troszeczkę dla mnie przyjasne i mam też kilka, które są za ciemne, więc mieszam sobie te odcienie i wklepuję wszystko beauty blenderem. I ten podkład, on jest wspaniały właśnie dla takiego, dla wzmocnienia takiego efektu rozświetlenia, bo on właśnie bardzo ładnie rozjaśnia skórę, tak wiecie, daje taki efekt lekkiego, takiego naturalnego, pięknego błysku. Ale nie ma też zbyt dużego krycia, więc to zależy, czego oczekujecie od podkładu. Jak dla mnie jest ok, bo ja nie mam jakichś tam niedoskonałości dużych. Ale na przykład tutaj wokół nosa muszę sobie już zakryć te zaczerwienienia, bo on nie daje mi takiego, wiecie, całkowitego krycia, to jest raczej takie na wpół transparentne krycie, bym powiedziała. I następnie użyję sobie korektora Liquid Camouflage z Catrice numerek 020. I oczywiście tutaj zakryję sobie cienie pod oczami. No i te właśnie zaczerwienienia wokół nosa. Odrobinkę również tu na nos nakładam. Odrobinkę. I następnie użyję sobie pudru ze Stila. On się nazywa Set and Illuminate Baked Powder Trio The Illuminators, więc taka długa nazwa, ale on daje bardzo fajny efekt takiego dosyć intensywnego rozświetlenia. Tutaj ma takie do przekręcania kółeczko i wtedy wychodzi nam produkt i nałożę go sobie na całą twarz. On ma w sobie taki fajny, naturalny, delikatny blask.
Następnie zrobię sobie brwi poza kamerką i zaraz do Was wracam. Okej, przechodzimy więc do makijażu oka i baza, którą nałożę, to będzie baza z The Inglot Eyeshadow Keeper. Oczywiście to już jest po prostu nudne, więc szybko to zrobię. Następnie sięgam sobie po pędzelek Zoeva 221 Look Soft Crease i będę używała matowego, beżowego cienia, który mamy tutaj. No, on jest matowy, jak się upewniałam, bo one czasami tak wyglądają na matowe, wiecie, z daleka, a z bliska ewidentnie mają jakieś tam drobinki. I nakładam go oczywiście troszeczkę na powiekę, na górną część powieki oraz na załamanie i powyżej załamania. Okej, kolejny cień, po który sobie sięgnę, to będzie ten tutaj taki bladoróżowy cień również z tej samej paletki. I ten cień nakładam w załamanie powieki i lekko go rozblenduję powyżej załamania, ale nie wiem, czy coś widzicie, bo ja sama słabo widzę ten cień, żeby w ogóle oddawał się na powiece. Bo po prostu jest taki delikatny, bardzo subtelny. Nic prawie nie widać, tylko odrobinkę taką poświatę lekko różową. Więc spróbujemy użyć tego tutaj kolejnego takiego różowego cienia, już takiego wpalającego w korel, troszkę bardziej intensywnego. Zobaczymy, czy on nam będzie bardziej widoczny. Użyłam tego samego pędzelka cały czas. No i ten cień już jest bardziej widać. I rozblendowuję go powyżej załamania, no ponieważ chyba w załamanie samo nałożę troszeczkę jakiegoś brązu, żeby to załamanie wzmocnić. Chciałam zrobić właśnie jakiś taki makijaż z kolorem na wiosnę, ale żebyście nadal mogły go po prostu odtworzyć, nie czuć się jak papuszki. Okej, kolejny cień, po który sobie sięgniemy, to tak jak powiedziałam, będzie brązik. I tutaj mamy dwa, jeden taki chłodniejszy, drugi cieplejszy. Użyję sobie tego tutaj cieplejszego i odrobinkę go nabieram znów na ten sam pędzelek i tutaj Wam pokazuję właśnie, że jednym pędzelkiem możecie bardzo dużo zrobić. Ten cień blendowuję, jak widzicie, tylko tutaj w załamanie powieki, w zewnętrzną część załamania powieki, o tak. I następnie przejdziemy sobie do już naszej ruchomej powieki i tutaj zastanawiam się, bo tutaj są dwa takie fajne różowe cienie i nie wiem, którego użyć. One są trochę zbliżone, jak widzicie, ten jest troszkę bardziej fiolet wpadający, a ten trochę bardziej w róż i chyba użyjemy tego bardziej różowego. Użyję tej pacynki do cieni, która jest dołączona do naszej paletki i ten cień nałożę tak wklepując, bo nie chcę, żeby za dużo mi się właśnie dostało na rzęsy, więc będę go wklepywać w powiekę. Wiecie co, nałożę go chyba na całą tutaj powiekę ruchomą. Miałam go nałożyć tak na 3/4, ale nałożę go na całą powiekę ruchomą. I później troszeczkę przyciemnię tylko ten zewnętrzny kącik. Albo po prostu nałożę na niego chyba troszkę tego dużego matowego cienia. No i właśnie tak jak mówię, sięgnę sobie po ten cień tutaj, taki różowo-koralowy, którego już wcześniej używałyśmy i płaskim pędzelkiem nałożę go tutaj na zewnętrzny kącik, na ten nasz różowy błyszczący cień. Okej, i miałam używać tylko tej jednej paletki, ale jednak chcę stworzyć kreskę, a nie mogę użyć linera normalnego, kiedy mam rzęsy, więc po prostu stworzę sobie tą kreskę z cienia i będę używała, chciałabym użyć jakiegoś koloru, więc chyba użyję sobie tego tutaj fioletu lekko połyskującego. To jest paletka Love is a Story od Zoevy i spróbuję właśnie mokrym pędzelkiem stworzyć sobie kreskę właśnie z tego cienia. Powiem Wam, że mam bardzo duży problem, kiedy mam te rzęsy i właśnie narysować kreskę, bo one mi wszystko zasłaniają. Okej, więc będzie to taka lekko roztarta kreska, bo ciężko mi jest ją po prostu stworzyć intensywną bez użycia na przykład
Duraline'u, a nie mogę go użyć, bo on ma w sobie olejki i po prostu może zniszczyć moje rzęsy. Ach, same problemy z tymi rzęsami mam. Ale powiem wam, że na co dzień bardzo ułatwiają życie. Pewnie wiecie, jeśli same nosicie, bo wystarczy, że tam sobie jakiś krem BB nałożę sobie brwi i jestem gotowa do wyjścia. Okej, i myślę, że nałożę sobie na linię wodną czarną kredkę, żeby po prostu ten look był taki bardziej, wiecie, smoky troszeczkę. Ale oczywiście, jeśli chcecie, to możecie nałożyć na linię wodną nudziakowy liner lub po prostu nie nakładać na nią nic. Jeśli chcecie, żeby to był taki bardziej subtelny makijaż. I oczywiście zjeżdżam sobie tutaj delikatnie zewnętrznej części oka poniżej linii rzęs. I to miejsce właśnie rozetrę sobie pędzelkiem. Będę używała pędzelka. To jest pędzelek taki Pencil Brush z Hakura, ale star mi się tutaj numerek. Nie wiem, czy nie H39? I w ten sposób powstaje nam takie fajne wiosenne nadal kocie oko. I bardzo mi się podoba, muszę przyznać. I fajnie te rzęsy wyglądają. I oczywiście, jeśli chcecie, możecie przykleić sobie sztuczne rzęsy bądź pozostać przy swoich naturalnych. Ja, jak widzicie, mam już dosyć intensywny efekt z tymi rzęsami, więc już wszystko tak zostawię, już nic tu nie muszę robić. Chciałabym rozświetlić jeszcze odrobinkę wewnętrzny kącik i użyję tego cienia tutaj. On jest taki leciutko, delikatnie błyszczący. O, i tego mi brakowało, takiego, wiecie, troszeczkę rozświetlenia, żeby to oko mimo tej czarnej kredki na linii wodnej nie wydawało się takie, wiecie, małe, tylko takie bardziej otwarte. I przechodzimy do konturowania buzi i do tego użyję sobie paletki Ultra Contour z Makeup Revolution i będę używać tego tutaj pośrodku bronzera. Pędzel, którego użyję, będzie to taki spłaszczony, tutaj widzicie pędzel z takim płaskim, tym topem, flat topem, taki, tak jak mówię, płaski, nie mogę się wysłowić. I to jest pędzel podróbka Real Techniques Bold Metals, który sprawdza się po prostu idealnie. I właśnie konturuję sobie nim twarz. Zobaczcie, jak ten pędzel się pięknie sprawdza. No, jestem zachwycona, jestem wielką fanką tych pędzli, mimo że to są chińskie podróbki, ale po prostu tak świetnie działają, dają taki sam efekt jak po prostu te oryginalne pędzle, bo też posiadam 3 pędzle, te oryginalne i mogę śmiało powiedzieć, że one działają tak samo. Spójrzcie tu i tu, pięknie. I teraz możecie sobie spojrzeć jeszcze z efektem tutaj na czole. Tak wygląda wykonturowana strona. A tak wygląda strona bez niczego, więc jak widzicie, ogromna różnica. Okej, przepraszam was z góry za te odgłosy z dworu. Komuś się akurat zachciało kosić trawę. Okej. Okay. Następnie jako róż użyję różu z Catrice Defining Blush w odcieniu Rolls Royce. Takiego różu przygaszonego z lekkim, bardzo delikatnym połyskiem. I używam pędzelka również takiej podróbki Real Techniques. I następnie rozświetlacz, jakiego użyję, to będzie Vibo Diamond Illuminator. Jeden z moich ulubieńców, oczywiście w takim troszeczkę chłodniejszym odcieniu szampańskim. I używam tego samego pędzla, którego używałam przedtem, tylko że oryginalnego. Następnie jako konturówki użyję sobie konturówki oczywiście z Golden Rose Classics Waterproof 311. Taki malinowy odcień.
I na konturówkę nakładam pomadkę w... nie w płynie, tylko w takim musie Soft Matte Lip Cream od NYX w odcieniu Prague, czyli mój były ulubieniec, bo ostatnio jestem fanką odcieni nude, jak wiecie, ale to był mój ulubieniec po prostu przez bardzo długi czas. Ok, i tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, dajcie kciuka do góry oczywiście i dajcie znać, czy tego typu makijaże Wam odpowiadają, czy też chcecie troszeczkę więcej takich pastelowych makijaży, wiecie, wiosennych, ale takich delikatnych, bardzo typowo dziennych. Bardzo mi się podoba, muszę przyznać, ten makijaż i dawno już nie miałam tego koloru na ustach i zapomniałam, jak bardzo mi się podoba. Ok, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Proszę o subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!